6 rano. Budzik miałem na 7, ale w sumie już tylko jedno w głowie. I pierwszy raz od dawna czuję, że jest trochę chłodno na zewnątrz, więc wow. No to ruszyli. Jeny, jak ja się cieszę, że jestem w drodze. A jadę w tej chwili zupełnie jak taki typowy ojciec lotniskowy z memów. Jestem objuczony, mam nawet gustowną siateczkę, czapeczka, bluza owinięta. I do tego wyszedłem z domu na 7 godzin przed wylotem. A dlaczego tak wcześnie? Bo nie lecę z Dubaju. Najpierw muszę dostać się na lotnisko w Abu Dhabi. A biorąc pod uwagę, jak dzisiaj pano zapowiada się być, to są bonusowe punkty za dojechanie na lotnisko jak najwcześniej i siedzenie sobie tam w klimie. Plan podróży dzisiaj jest całkiem skomplikowany, bo muszę najpierw przejechać metrem jeden przystanek, przesiąść się na stacji Jebel Ali na kolejny metro, nim dojechać na dworzec Ibn Battuta, czyli tam, gdzie było to fajne centrum handlowe, które wam pokazywałem, a następnie z Ibn Battuta wsiąść w autobus, który jedzie do Abu Dhabi. Mam zamiar z niego wysiąść wcześniej niż na głównym dworcu i dojechać końcówkę taksówką, co powinno mi oszczędzić trochę ponad godzinę czasu. A dokąd lecimy, to pewnie już wiecie z tytułu filmu, ale może ktoś jeszcze go nie zobaczył i będzie miał niespodziankę, więc nie powiem. Całkiem logiczne, że wszystkie przystanki autobusowe są w jednym miejscu, z wyjątkiem tych dalekobieżnych, ale już się chyba odnalazłem, autobus jest o tam. W ogóle wygląda na to, że wymyśliłem alternatywny sposób dojechania na lotnisko w Abu Dhabi, o którym wcześniej nie słyszałem. Jest sobie autobus 101, który jedzie do Abu Dhabi. Najczęściej polecają podjechać nim na sam koniec, do stacji końcowej na dworzec w Abu Dhabi i potem z niego pojechać kolejnym autobusem na lotnisko. Tylko że autobus 101, przynajmniej w drodze do Abu Dhabi, staje też wcześniej w wiosce, która nazywa się Shahama, która jest na przedmieściu. Nawet nie można powiedzieć, że na przedmieściach, bo to jest w sumie osobna wioska, która jest, powiedzmy, że częścią aglomeracji Abu Dhabi. I w niej jest też zaraz obok przystanku postój taksówek. Taksówka stamtąd na lotnisko zajmuje jakieś 15 minut i kosztuje 50 dirhamów, więc nie jest to najtańsza opcja, ale może być dużo lepsza czasowo, czyli taki całkiem przyzwoity stosunek cena-jakość, bo z kolei za taksówkę z Dubaju aż na lotnisko w Abu Dhabi zapłacilibyśmy jakieś 250, a w moim układzie jest to 75 dirhamów za całą trasę. Jesteśmy za kontrolą bezpieczeństwa. Teraz już tylko czekać na samolot, jeszcze jakieś 3 godziny. Mam kawkę i kanapkę w terminalu pierwszym, który wygląda o tak. Bardzo ładny jest, to trzeba przyznać, tylko strasznie pusty. Większość sklepów jest tutaj w tej chwili pozamykana i właściwie ludzi też nie ma jakoś specjalnie dużo. Zajrzałem do tutejszej biblioteki lotniskowej, gdzie okazało się, że jest może 20 książek po arabsku i żadnych innych, więc nic szczególnego. Do lotu mam jeszcze jakieś niecałe 3 godziny. Teraz sobie zjem, poczytam gazetę, którą kupiłem i czeka mnie 5 godzin 45 minut na to. Jak się okazuje, Wizz Air Abu Dhabi ma swój własny magazyn pokładowy. No dzień dobry Państwu, dzień dobry. Nie ma żadnego napisu, więc nadal nie wiecie, gdzie jestem. Całe lotnisko w tej chwili w wielkiej przebudowie. Przebijałem się przez jakieś parkingi. Wszystkie wynajmy samochodów są w jakichś budkach na zewnątrz. Generalnie dzieje się. A ja jestem gdzie? Okej, chyba mi się znudziło. Jestem w Belgradzie. Odnalezienie się, gdzie na tym lotnisku jest przystanek autobusowy, autobusu, którym chcę pojechać, który jest trochę tańszy niż autobus lotniskowy. Nie jest takie łatwe, ale zapytałem człowieka, powiedział mi po serbsku, mniej więcej zrozumiałem, w którą stronę mam iść i wydaje się, że jestem gdzie trzeba. Wszystko jasne. Tymczasowy przystanek. Powiedzieć, że mam intensywny start, to jak nic nie powiedzieć, ale 200 metrów od przystanku jest mój hotelik, do którego właśnie wybijamy. Tam, gdzie jest ten czerwony dach. Dzień dobry z Belgradu. No więc to, na co wszyscy na pewno czekają, to jest tour pokoju hostelowego, który mam. Więc tak, tu jest łazieneczka i nawet jest na niej piękny napis dezinfikowano. Tutaj mamy część główną. Łóżko jest, stolik jest, klima jest i nawet działa.
Jest jakaś lodóweczka, jakiś sejf, w ogóle wszystko pięknie. Nic, tylko nocować. Ale ja tylko podładuję trochę telefon i wybieram się na miasto, bo na dzisiaj jest bardzo konkretny plan. A plan jest taki, że od 3 lat prowadzę pewien eksperyment. Eksperyment w skrócie nazywa się Nie jem mięsa. Ale w eksperymencie była pewna gwiazdka. Chyba, że będę na Bałkanach. Dzisiaj testuję, jak się jadło czewapy. Jak tylko tutaj przyjechałem, miałem poczucie, że... Jeden, jak ja się cieszę, że tu jestem. Idę na szybki spacer na Kale Megdan. I to miasto żyje. Cześć. Jaki mamy? Cześć. Cześć. O, tu mamy festiwal francuskiego filmu i otwarte kino, w którym, jak rozumiem, będzie za chwilę film. Plac Republiki, czyli taki centralny plac Belgradu. A więc to jest ten moment, w którym pierwszy raz od prawie 3 lat zjem trochę mięsa. Tak wygląda ich menu. Trochę zaczęło mi w pewnym momencie odcinać prąd, więc trochę też urwała się opowieść. Ale jeśli chodzi o tą próbę zjedzenia mięsa, na początku było bardzo smacznie, ale z czasem zacząłem sobie myśleć, że w sumie wystarczyłby mi taki 1-2 kotleciki. Nie czuję, żebym miał ochotę szybko powtarzać. Z Belgradu. Belgrad to jest bardzo złożone miasto. Z jednej strony bardzo żywe, ale widać też tutaj takie rzeczy jak duże graffiti kibicowskiego, nacjonalistycznego, dużo ogólnie nacjonalizmu na ulicach. A jednocześnie da się też natrafić na bardzo skrajną biedę, co też jest dosyć smutne i widać to nawet w autobusie po drodze na lotnisko. Coś, co chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądało, to czy widać jakoś specjalnie na przykład wsparcie dla Rosji też w obecnej wojnie? I co do tego, o ile w gazetach faktycznie pojawiają się jakieś artykuły typu na przykład na Ukrainie zabito iluś tam Chorwatów czy cokolwiek w tym stylu, tak, jest dużo mniej niż myślałem takiego jakiegoś okazywania wsparcia dla inwazji, z tego co zdążyłem zobaczyć przez ten wieczór na ulicach. Jedyne co rzuciło mi się w oczy, to kilka billboardów sponsorowanych przez Gazprom czy RŻD o tym, jak bardzo Serbia i Rosja są sobie bliskie. Ale też zawsze warto myśleć o kontekście. I akurat w 99 roku tutaj na Belgrad spadły bomby, które były zrzucane przez NATO, więc ciężko się dziwić braku sympatii dla NATO w tej okolicy. A tym razem lecę do Malmö. Coś może trochę nietypowego jest na lotnisku Xbox, w którego można sobie pograć. We'll be right back.
12 stopni. I deszcz. Deszczu nie widziałem od chyba jakichś 5 miesięcy. Zaskoczyła mnie trochę kontrola graniczna, bo pograniczniczka zaczęła do mnie mówić po polsku w pewnym momencie. Jestem na zewnątrz lotniska w Malmö. Jest 12 stopni i trochę kropi. Zaraz będziemy przechodzić obok autobusu, który może mnie poprowadzić do miasta. Z tym, że jak sobie policzyłem, wychodzi, że mam jakieś 2,5 godziny w mieście, jeśli nim pojadę. A jest zimno i pada, więc chyba sobie tym razem odpuszczę Malmę. Zrobię sobie tutaj spacer po okolicy i wracam na lotnisko coś zjeść. Zaraz koło lotniska jest miejsce startowe ścieżki Skåneleden, czyli ścieżki, którą można wędrować sobie przez ponad 1000 km wzdłuż regionu Skanii. Pogoda jest taka, że trochę kropi. Mam ochotę przejść się kawałeczek, zobaczymy. Może uda się dojść do wioski Sturup, a może nie. Z kategorii najgłupsze rzeczy, jakie można nieść ze sobą w trakcie wędrówki pieszej, podusia. Jak tu cicho. Szlak jest całkiem ładnie oznaczony. Tam, gdzie są jakieś skrzyżowania, jak widać, jest sobie takie malutkie oznaczenie szlaku, a po drodze co jakiś czas mija się drzewa, które mają pomarańczowe oznaczenia. I o rany, jak tu jest cicho. Nawet nie wiecie, jakie to jest niesamowite po 5 miesiącach w Dubaju, gdzie cały czas w tle jest jakiś szum. A tu jest pole do paintballa. Jest trochę przeszkód, ale jak widać w tej chwili nikogo. No i na moment zgłupiałem, bo najpierw zobaczyłem pomarańczowe kreski i tu i tam, a potem dopiero zobaczyłem słupek, który mówi, w którą stronę mam iść. Więc ja się przejdę do Sturup, które jest 1,8 km stąd. Koniki! Więcej koników. Chyba jesteśmy w centrum Sturup. Tu chyba każdy ma konie. Ścieżka prowadzi dalej tam. Jeszcze kawałek się nią przejdę, zobaczymy, co tam dalej jest. I nagle zza pól wyłoniła się droga startowa lotniska. I wiecie co? Ja tu na chwilę zostanę. Bo nie wiem, czy widzicie, ale tam czai się samolot gotowy do startu. Dotarłem do punktu czerpania wody. Tam widać daleko miejsce, skąd można ją sobie czerpać. Jest tu też mała toaleta i kosz na śmieci. Więc dobre miejsce do tego, żebym zakończył wędrówkę na dziś, w sensie zaczął wracać na lotnisko. W jedną stronę było 4 km i jest tu całkiem przyjemnie, tylko strasznie komary tną. Zobaczyłem na mapie, że dosłownie za rogiem jest coś o nazwie Glamberga. Jest też kolejna mapa okolicy. My w tej chwili jesteśmy o tu. I widzę, że jest miejsce, gdzie można zajrzeć. Więc spójrzmy, co to jest ta Glamberga. Wodę należy ugotować przed wypiciem. Jest informacja o tym, że jesteśmy w okolicy Hackerberga. A tutaj jest punkt z informacją o prawie dostępu do miejsc publicznych, które obowiązuje w Szwecji. Można tutaj robić kempingi na dziko. Można ustawić namiot na 24 godziny. Nie można niszczyć czyichś pól, czyjejś przestrzeni, ale można na przykład, z tego co kojarzę, rozstawić namiot na czyjejś przestrzeni. I wszystkie śmieci należy zebrać. Widać, że jest tutaj ścięte drzewo. Jest tutaj grill. Jest tu chatka z informacją, że jest na 4 do 6 śpiworów. Bardzo przyjemne miejsce na przenocowanie sobie przez jedną noc. I to jest właśnie ta Glamberga. Jeden minus jest taki, że komarów tutaj jest strasznie dużo. O, i jeszcze jeden grill. A z tyłu jeziorko. Myślę sobie, że jest też coś abstrakcyjnego w tym, że jeszcze jakieś 30 godzin temu byłem w Abu Dhabi, było plus 38 stopni. Takiej zielonej natury wokół nie było jakoś specjalnie dużo. A teraz idę sobie przez szwedzką wieś. I kurde, fajne to. Ale pokazuje mi, jak bardzo tęskniłem za naturą. Na tyle, że stwierdziłem, że przecież po co mi jakieś pojechanie do miasta, oglądanie budynków. Chociaż w Malmö chciałem wam pokazać jeden budynek, który jest bardzo podobny do tego,
tego zakręconego budynku, który pokazywałem wam w Marinie w Dubaju. Zobaczycie sobie po prostu zdjęcie, które wrzucę gdzieś tutaj. Cichutko, cichuteńko, ale za tą kępą wędruje sobie zając. A nawet dwa. Gdyby nie to, że mam na plecach prawie 10-kilowy plecak, pewnie robiłbym jeszcze dłuższą trasę. Wiemy, jak mega tutaj się chodzi. A na wprost mnie właśnie idą dwa konie. Ty are Mungia Hester her. Ja, ty syn tak. Powrotem na lotnisku. Zrobiliśmy taki kawałeczek trasy. Ruszyliśmy tutaj. Przeszliśmy się tędy, tędy, tędy. To było skrzyżowanie. Poszliśmy w prawo. Dotarliśmy do Sturu. Do punktu, gdzie można przenocować. I mamy w tej chwili 8 km. Jedno, co średnio przemyślałem, to kwestia jedzenia. Na lotnisku jest przed kontrolą bezpieczeństwa jest ten 7-Eleven, który otworzy się za jakieś 30-60 minut. Jeden automat z przekąskami i bufet lunchowy, który działa od poniedziałku do piątku od 11 do 14.30. Chwycę w 7-Eleven kawkę, jakąś cynamonkę, jakieś takie rzeczy. I o 21 dopiero będę mógł przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, bo lotnisko jest tak małe, że nie ma żadnych samolotów w ciągu najbliższych 3 godzin, więc kontrola bezpieczeństwa też nie działa. Doczekałem się na otwarcie 7-Eleven. Wegański wrapik, kawusia i dwie cynamonki, z których co najmniej jedna ma dojechać ze mną do Polski. Kolejne bardzo pozamykane lotnisko, ale co się dziwić, jeśli tutaj nie było żadnego samolotu przez ostatnie parę godzin. Rzadko zdarza się mieć tak pusto, że ma się wrażenie, jakby się było w swoim prywatnym terminalu. A całkiem ładny tu jest ten terminal. Już końcóweczka. Ostatni odcinek podróży. 22.30, a tu jeszcze jest szaro. No to jesteśmy w Polsce.